Niestety Katie jest zbyt słabą kobietą i nie umie tego przekręcić. Ale słyszeliśmy, jak Maul mówił, że jest silny. Więc możemy go poprosić o pomoc. Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Momo, słucha. To jest... to czy to? Pomożesz mi? Co Momo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. Tak jest. O, Momo silny. No. Rusz tyłek i zasuwaj do roboty. Ups. Momo jest zbyt silny. Ups. No cóż, zabieramy to, co łamał. I idziemy stąd. Cofniemy się w jedno miejsce. A odnośnie tutaj. Tutaj mamy wiosło. Ale jest za daleko. No tak. Mogłabym użyć jednego z wioseł jako dźwigni. Ale jak mam do niego dosięgnąć? A no tak. To wiosło jest całe brudne i mokre. To wiosło jest całe brudne i mokre. Nie no, to mnie zawsze śmieszyło. Dobra, w takim razie musimy znów poprosić Momo. No jak żeby inaczej? Po co dziewczyna ma się brudzić? Jak od tego ma chłopaka? Momo, jest jeszcze coś. Momo, w końcu, od czego są mężczyźni? Co nie? Od brudnej roboty. Przesunęłam wiosło bliżej. Będziesz tak miły i pomożesz mi je wyciągnąć? Momo mówi tak. No, to zasuwaj, Momo. Tak swoją drogą, wiosło mocniejsze od tej dźwigni. Ono takie chude, to wiosło. W dodatku stare wiosło, no bo to, nie wiem, no ta łódka przecież ileś tu już leży. W dodatku dziurawa. No, zabrał se wiosło i zadowolony, kurde. Momo, je... Dobra, to było. Pomożesz mi? Co Momo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. Momo mówi tak, Momo silne. No. A Ania się napije herbatki. A, dzisiaj jest za zimno na wodę. Ciekawie wkłada to wiosło. W ogóle nie do tej dziury chyba. Poniżej. O, teraz skoczyło do dziury. No. Momo bardzo silny. Dziękuję, Momo. Dobra. No, to wodę mamy z głowy. I możemy się przejść do tej jaskini w końcu. Odwiedzimy jaskinię z czasów Hansa i Anny, kiedy byli dziećmi.
tutaj mamy te malunki na ścianach, które oni wtedy widzieli. Bardzo ładne w sumie. I tu mamy lalkę, która spadła. Lalka mamuta. W sumie ładna lalka. Wszystko tu jest ładne i piękne. Będę się zachwycać. No, ruszaj, Kate. Teraz się będziemy wracać. Czyli kawałek drogi mamy. A wracać się musimy do pociągu aż. A pociąg jest przy fabryce. Jeszcze dzwoni do nas Olivia, z tego co pamiętam. Halo? Kate, to ty? Tak. A myślisz, że niby kto? Nie poznałam twojego głosu, to chyba przez tę odległość. Opowiadaj, jak ci się wiedzie w Europie? Szczęścia raz ciebie, co? Mi nigdy nie zdarzają się takie niespodzianki. No wiesz, wszystko co dotychczas widziałam w Europie to mała wieś, a do tego niegrzesząca gościnnością. Na domiar tego cała sprawa komplikuje się, bo pojawił się ni stąd, ni zowąd spadkobierca, a ja muszę go odnaleźć. Wiem. Rozmawiałam z Lynn, która wpadła na Josa i wpadli razem na kawę. Nie był zbyt szczęśliwy. Jutro spotyka się z klientem, a kiedy Marson mu powie, że sprzedaż jeszcze nie doszła do skutku... Och, ciesz się, że będziesz po drugiej stronie oceanu, gdy zacznie się afera. Tak, rozumiem. A co u ciebie? Jak tam w pracy? Przegraliśmy proces Feralu. Pracowałam 5 miesięcy nad tą głupią sprawą. Pamiętam. Na poprawienie nastroju poszłam do Bloomingdale'a. Wczoraj zaczęła się wyprzedaż. Och, szczęściara. Było wspaniale, Katie. Pamiętasz tę błękitną bluzkę z jedwabiu, która mi się podobała? Zgadnij, za ile ją kupiłam. Nie wiem, za 250, 200... Za $140. Wracaj tu szybko, to razem pójdziemy na zakupy. Gdyby to ode mnie zależało... Słuchaj, muszę kończyć. Zadzwoń szybko, chcę znać każdy szczegół twojej wspaniałej przygody. Nie żartuj, uważaj na siebie. Ty też. Dobrze, będę. No. Pogadaliśmy sobie z Oliwką. I wracamy, tak jak mówiłam. Tutaj sporo opadła ta woda. Nawet. No, Kate. Podróż przez lasy. Tak mi się teraz przypomniało, że niedawno kupowałam, znaczy niedawno, no jakiś czas temu, kupowałam CD Action z... Czekajcie, jaka to była gra? Barrow Hill chyba. Jakaś klątwa tajemnego kręgu, czy coś w tym stylu. Mówię wam... Nie warto w to grać. Wygląda to jak jakiś pospolity horror klasy B albo klasy C. Jeśli takowe są. To jest naprawdę gra z niższej półki i aż się dziwię, że do CD Action to wstawili. Bo to jest jakaś masakra. To jest taka typowa przygodówka. Mroczna trochę i straszna. Znaczy straszna, no powiedzmy, jak się w nią gra gdzieś koło północy, to może tam jest straszna. Ale tam nie idzie zginąć chyba. Zresztą to jest na temat opuszczonego miasteczka, właśnie Barrow Hill, do którego trafia główny bohater, czy tam bohaterka, nie wiadomo kto to jest. Tu był chyba pociąg. Tak więc... Gra nie jest specjalnie ciekawa. Trafia się właśnie w lesie najpierw, się błądzi, potem trafia się na jakąś stację benzynową, opuszczoną prawie, że tam jest jeden człowiek, który coś bredzi. O, trafiliśmy na stację, teraz pokażę wam pociąg. Godnie. Także nie radzę grać w tą grę, chyba że nie macie nic innego do roboty. Naprawdę. Dobra. Tu mamy pociąg.
Ja się przy niej znudziłam. Chociaż ja... Pójdziemy jeszcze tędy, bo musimy nakręcić ten pociąg. To jest nakręcany pociąg. Żeby nie było. Także ja w szczególności... rzadko grywam w takie straszne gry, bo się boję za bardzo. Ale tak chciałam dla spróbowania sobie zagrać. No i zobaczenia, czy czasem nie warto jej może nagrać z niego let's playa. Ale muszę wam powiedzieć, że nie, to chyba nie to. Najpierw to.